Oto tu jest, gdzie powiedzą wam, oto tam. Działem Basos. Okazji z trzeciej rocznicy odzyskania niepodległości flagę państwową podnieść. Drodzy Państwo, dzisiejsze święto ma charakter poważny, ale jest także świętem wielkiej polskiej radości, więc poprosiłbym o odrobinę uśmiechu na twarzy. 103 lata temu ten dzień był dniem wyjątkowym. On budził nadzieję, budził wiarę w lepszą przyszłość, ale tak naprawdę był także początkiem wielkiej, ogromnej pracy. Pracy przede wszystkim nad scaleniem ziem porozbiorowych, a co więcej wyznaczeniem granic. To wyznaczenie granic tak naprawdę udało się dopiero 15 marca 1923 roku podczas konferencji ambasadorów w Paryżu.
Jednak przez cały ten czas polska dyplomacja usilnie zabiegała, aby odbudować państwo polskie w jak możliwie najpiękniejszym, najtrwalszym i najlepszym możliwym formacie. Wtedy państwo polskie było zarządzane przez wielkich mężów stanu. Wystarczy wspomnieć Ignacego Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego czy Józefa Piłsudskiego. Ci panowie prywatnie różnili się w poglądach tak, jak bardziej różnić się już tak naprawdę nie można. Jednak troska o ojczyznę i dbałość o to, żeby ten kraj powstał z kolan tak naprawdę, przyświecała im na tyle, że każdy z nich był w stanie zrezygnować z swoich osobistych pobudek. Wincenty Witos wtedy mówił, że tu, gdzie zaczyna się interes państwa, kończy się interes partii albo interes danej jednostki. Tutaj w tym miejscu, szanowni państwo, trzeba zadać sobie pytanie, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj my, jako spadkobiercy tych wielkich mężów stanu. Czy my wszyscy potrafimy ze sobą rozmawiać? Czy potrafimy zrobić krok w tył? Czy potrafimy wyciągnąć rękę do drugiego człowieka i bez emocji z nim porozmawiać? Wydaje mi się, że na to pytanie każdy z nas tak naprawdę musi odpowiedzieć sobie sam. Szanowni państwo, Polska zbudowana jest z tysięcy takich małych ojczyzn jak nasz Międzyrzec. Myślę, że Polska zasługuje na to, żebyśmy wzajemnie ze sobą rozmawiali, wzajemnie ze sobą budowali ten kraj. Myślę także, że budowanie silnej Polski w silnej Europie jesteśmy winni tym ludziom, których nazwiska wymienione są z tyłu tego pomnika, a którzy zginęli podczas krwawych dni Międzyrzeca 16 listopada już po akcie kapitulacji. Szanowni państwo, niepodległość to nie jest historia. Niepodległość to dar, niepodległość to obowiązek i wyzwanie. Obowiązek to także w końcu nasze wspólne marzenia. Szanowni państwo, marzy mi się kraj, w którym potrafimy ze sobą rozmawiać, a po drugie, przede wszystkim potrafimy siebie nawzajem słuchać. Marzy mi się kraj, gdzie możemy sobie zaufać i sobie wierzyć. Marzy mi się kraj, gdzie sąsiad na sąsiada nie patrzy wilkiem. Marzy mi się kraj, gdzie potrafimy rozumieć siebie nawzajem. Marzy mi się kraj, w którym jesteśmy jednością. Szanowni państwo, kończąc, chciałbym przekazać państwu życzenia od pana wojewody lubelskiego, pana Lecha Sprawki. Był zaproszony na naszą uroczystość, ale niestety nie mógł się pojawić. Przekazuje nam życzenia pięknego świętowania tego wyjątkowego Dnia Niepodległości. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, dlaczego i dzięki komu w tym dniu tu jesteśmy. Życzenia najlepszej i wszelkiej możliwej pomyślności przesyła także mer Kamienia Koszyrskiego, pan Wiktor Paś, to jest burmistrz miasta naszego partnerskiego na Ukrainie, Kamienia Koszyrskiego. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączyli się w jakikolwiek sposób w organizację tego naszego Święta Niepodległości, ale przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować państwu za udział w tych obchodach, bo myślę, że nawet gdyby było nas pięcioro, troje czy dwoje, to warto o tym dniu pamiętać, warto mieć go w naszych sercach. Niech żyje Polska, niech żyje niepodległa. Dziękuję bardzo. Sporo się przydało. Yes, for me.